Pierwsza moja kadencja była od marca, czy od lutego 2011, który był niesamowitym przełomowym rokiem chyba całej organizacji. Były bardzo duże zmiany organizacyjne, w ogóle pojawiła się rada i zarząd po raz pierwszy wtedy i były właśnie po raz pierwszy również do organizacji weszli ludzie, którzy nie byli w PPA albo nie byli psychologami. Zatrudniliśmy profesjonalną księgową, również po raz pierwszy. Zaczęło się czyszczenie różnych rzeczy, które stowarzyszenie no, miało trochę za skórą, czy tam trochę bałaganów, tak. Więc zaczęłyśmy czyścić sprawy. Procedury zwrotu kosztów, takie rzeczy formalne, które pomogłyby po prostu zarządzać organizacją sprawnie. Formalne umowy członkowskie. Pierwsze wnioski o dofinansowanie zaczęłyśmy wtedy pisać. Jeszcze nieporadnie i dokładnie nie pamiętam, ile nam się udało dostać, czy w ogóle dostałeś w 2011 jakieś pieniądze. No ale później w 2012, 2013 to wszystko zaprocentowało do dofinansowaniami. Pierwsze głębsze poznanie się od zewnątrz. Mieliśmy spotkania koordynatorów w moim banku i w IES-ie, nie wiem, kto pamięta, to było zabawnie. I ustaliliśmy 3-letnią strategię wtedy. To też było pierwszy raz. Był również pierwszy generalny remont w biurze londyńskim. Pomalowaliśmy ściany, kupiliśmy nowe, nie wiem, segregatory. Po prostu zrobiliśmy z tego zakurzonego miejsca taki nasz dom. No i myślę, że wprowadziliśmy nowy, lepszy sposób komunikacji z większym naciskiem na projekty i zachęcanie do brania udziału w nich wszystkich członków. Jeśli coś zapomniałam z 2011 roku, a ktoś pamięta, to chętnie sama sobie też przypomnę. 2012 rok. Zmiany osobowe w Radzie. Odeszło dwóch Wojtków, doszła Monika. No i ogromnym krokiem było zarejestrowanie PPA w Charity Commission. I to nam dało no, nie tylko taką wagę jako organizacji na terenie Wielkiej Brytanii, no, ale również inne spojrzenie i inne możliwości robienia tych wniosków o dofinansowanie. Były słynne grille u Kasi Dec w Twickenham, jeśli ktoś był, tutaj kiwa, parę głów kiwa, więc pamiętamy te grille. Zaczęłyśmy odwracać się jakby na zewnątrz i starałyśmy się podtrzymywać te kontakty ścisłe w współpracy, w organizacji zewnętrznej, ale też zaczęłyśmy wychodzić na zewnątrz. I tutaj zrobiłyśmy zmianę w stylu komunikacji. I to pamiętam, że dziewczyny bardzo podkreślały. Inne maile, inny styl, nowa strona. Gdzie jest Iwona? Jest tutaj. Także dziękujemy za nową stronę. Odżywienie. Ania Jurek weszła wtedy do zarządu, pod koniec już 2011 i takie odżywienie działu szkoleń i dostarczanie ich wewnętrznie i zewnętrznie. Bardzo owocną współpracę rozwinęłyśmy z konsulatem. Konsul Truszkowski jest naszym niesamowitym fanem i to trzeba powiedzieć. No i właśnie te pierwsze sukcesy fundraisingu Fundacja Senatu i również miała miejsce zmiana księgowej. 2003, z takich większych wydarzeń, była zmiana CEO, bo Maria się Sikorska odeszła i Ania została mianowana i zaakceptowana. Nastąpiło uporządkowanie i zmiany członkostwa. Pamiętam, że podzieliłyśmy się między 6 osób, 280 nazwisk i zadzwoniłyśmy do wszystkich. I moja mama była wtedy w Londynie i mówi, co ty ciągle na tym telefonie piszesz? Dzień dobry, jestem prezesem PPA, czy możemy 15 minut porozmawiać? To było też takie fajne, właśnie pierwszy kontakt jakby usta, jak się tak wyrażę. No i dużo nam to dało jako zarządowi i Radzie. Nowe umowy partner members, zmiana tutaj, Kasia zaostrzyła jakość i ta jakość no właśnie popłaca teraz, bo zewnętrzne organizacje patrzą na nas jako ekwiwalent ludzi, którzy pracują dla NHS-u. To jest bardzo ważne. Niesamowity komplement. Zawieszenie Bristolu, a otwarcie Slough. Rewizja podstaw prawnych, nowe polisy, właśnie nacisk na jakość i nowe zasady superwizji.
Współpraca z macierzą szkolną bardzo się rozwinęła w zeszłym roku i tutaj Ania Jurek bardzo prężnie działała. No i fundraising z Krzyżem Maltańskim. Związaliśmy się z nimi nie przez przypadek, ale bardzo wiele takie fajne akcje zrobili dla nas i będą dalej robić ten śpiew kolęd. W tym roku też będą dla nas zbierać środki, także bardzo ta współpraca jest owocna. No i to właściwie wszystko, co mam do powiedzenia. Jeszcze najbardziej pamiętne dla mnie zebrania zarządu. Pierwsze było u Ani Sierzputowskiej, jak zmieniała mieszkanie. Agnieszka przywiozła ze sobą trójkę dzieci. Ten mały to chyba był mniej niż 6 miesięcy, nie? On jeszcze był zupełnie nie kumał, że jest w zarządzie PPA. No i faceci pań z zarządu pomagali przenosić im meble. Myśmy siedziały na podłodze, bo nie było mebli i zarządzałyśmy. I teoretycznie też pomogłyśmy. Okay. A ostatnie zebranie zarządu, też bardzo pamiętne dla mnie. Ania Jurek zaprosiła cały zarząd do siebie do domu. Rozpoczęły się obrady, nie wiem, około 19 może, tak? I trwały całą noc. Ja pojechałam z tych obrad dokładnie o 4 rano na lotnisko prosto, bo leciałam gdzieś tam. Także ja mam od razu gotową walizkę. Lecimy pierwszymi metrami. Także praca jest i poważna, bo jednak pomagamy ludziom w jakichś sytuacjach stresowych w życiu, no albo ich rozwijamy dalej, na dalsze sukcesy, ale też mamy fun. Właśnie to połączenie powagi z tym uśmiechem, no, bardzo mi się podoba. Także dziękuję Wam za te 3 lata i no, życzę dalszych owocnych działań.